Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarium Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Nazywam się Agnieszka Szmelter-Jarosz, jestem adiunktem w Katedrze Logistyki i chciałabym dzisiaj trochę więcej Państwu opowiedzieć o logistyce w łańcuchach dostaw i o zarządzaniu łańcuchem dostaw. Są to zagadnienia niezwykle złożone, niemniej jednak mam nadzieję, że uda mi się przedstawić je choćby pokrótce i zainteresować Państwa tą tematyką, a także dostarczyć Państwu nieco informacji, które mogą się Państwu przydać na kolejnych etapach tejże olimpiady. Dlatego pozwoliłam sobie przygotować dla Państwa prezentację, którą za chwileczkę Państwu pokażę. Chciałabym zacząć od przedstawienia Państwu koncepcji, bardzo pokrótce, łańcucha dostaw i zmian, które zachodzą w tych łańcuchach dostaw, z którymi mamy do czynienia w ostatnich 10-20 latach. Następnie przejdę do omówienia idei orkiestratora w łańcuchu dostaw, kończąc na koncepcjach logistycznych, na przedstawieniu koncepcji logistycznych, które są wdrażane obecnie w łańcuchach dostaw. Czym zatem jest łańcuch dostaw dzisiaj? Niektórzy mówią o łańcuchu dostaw, inni o sieci dostaw. Niemniej jednak idea przyświeca temu ta sama. Łańcuch dostaw jest to zbiór przedsiębiorstw, które mają na celu dostarczenie dóbr finalnych do klientów finalnych. Obejmuje zatem dostawców, producentów i dystrybutorów, właśnie kończąc na kliencie, tym finalnym, końcowym, zwykle jest to klient indywidualny. Na łańcuch dostaw składa się łańcuch towarowy i łańcuch logistyczny. Łańcuch towarowy jest to sieć pewna, czy też można powiedzieć łańcuch, który polega na przepływie zasobów materiałowych, czyli zaczynamy od surowców. Surowce są przetwarzane, następnie również podlegają przepływowi do kolejnych podmiotów. Te podmioty przerabiają je na kolejne, powiedzmy, komponenty, które trafiają do producenta. Producent montuje z tych komponentów produkt gotowy. Produkt gotowy następnie podlega rozprowadzeniu w sieci dystrybucji. I jest to łańcuch towarowy. Łańcuch logistyczny jest to z kolei łańcuch działań, które wspomagają ten łańcuch towarowy. Można by powiedzieć, że ten łańcuch towarowy jest takim odpowiednikiem procesu podstawowego, łańcuch logistyczny jest odpowiednikiem procesu logistycznego. Zapewne o tym więcej powiedział Państwu pan profesor Mirosław Haberek. Zatem łańcuch logistyczny jest to ciąg czynności, które wspomagają przepływ zasobów materiałowych w łańcuchu dostaw. Składają się na ten łańcuch działania dotyczące sfery zaopatrzenia, sfery produkcji, bowiem również należy logistycznie wspierać przepływ materiałowy w tejże sferze, oraz dotyczą sfery dystrybucji, ponownego wykorzystania zasobów, zarządzania odpadami i wieloma innymi rzeczami, które towarzyszą przepływowi zasobów materiałowych. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tym łańcuchu logistycznym, o czym z kolei mówił inny mój kolega z katedry, pan magister Dariusz Wajland, niezwykle ważna jest logistyka informacji. Dzisiejsze łańcuchy dostaw wyglądają zupełnie inaczej niż jeszcze 20-30 lat temu, chociaż idea jest taka sama, czyli połączenie ze sobą w jeden ciąg czy w jedną sieć różnych podmiotów gospodarczych, które są związane z wytwarzaniem wyrobu gotowego i jego późniejszą dystrybucją. Natomiast w ostatnich latach można zauważyć pewne zwiększone zainteresowanie koncepcjami zarządzania łańcuchem dostaw, które związane są ze zrównoważonym rozwojem, z ideą zielonej gospodarki, z odpowiedzialnością społeczną biznesu, z digitalizacją, czyli cyfryzacją działalności. Tutaj mamy do czynienia na przykład z inteligentnymi łańcuchami dostaw. A wśród elementów zarządzania łańcuchem dostaw
można znaleźć zarządzanie zamkniętą pętlą łańcucha dostaw, która skupia się na takiej idei ciągłej cyrkulacji materiałów, zasobów materiałowych w łańcuchu dostaw. Skupiają się także na zarządzaniu zmianą, rewolucji cyfrowej, o której wspomniałam, reinżynieringu procesów biznesowych, czyli przeprojektowania procesów biznesowych, tak aby były bardziej efektywne, no i właśnie tej odpowiedzialności biznesu. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na pewne opracowanie, które cyklicznie pojawia się w naszej rzeczywistości, mianowicie DHL Trend Radar. Jest to opracowanie, które co kilka lat przedstawia bieżące trendy w logistyce. Mogą Państwo znaleźć poprzednie wersje tego wykresu. One są bardzo podobne, jeżeli chodzi o strukturę, natomiast te elementy, które zaznaczone są tymi kropkami kolorowymi, poruszają się w czasie i jedne trendy rozwijają się troszeczkę szybciej, inne wolniej. Natomiast z tego wykresu radarowego możecie Państwo wyczytać, że obecnie bardzo ważnymi trendami dla rozwoju logistyki, a co za tym idzie, dla rozwoju łańcuchów dostaw czy zarządzania łańcuchami dostaw, są omnikanałowa logistyka, zarządzanie dużymi wolumenami danych i tak naprawdę analityka biznesowa, która się z tym wiąże. I tutaj mamy do czynienia znowu z logistyką informacji. Internet rzeczy również jest z tym związany. Zrównoważony rozwój w logistyce i wiele innych elementów, które możemy tutaj, jak możemy odczytać z tego wykresu, będą ważne według autorów opracowania w kolejnych 5 latach czy 10 latach. Polecam Państwu uwadze to opracowanie, ponieważ jest bardzo, bardzo interesujące. Zatem skoro ta logistyka się tak rozwija i te kolejne trendy się pojawiają, czy mamy do czynienia z rewolucjami pewnymi w logistyce, tak jak mówimy o rewolucjach przemysłowych, czy też z ewolucją logistyki? Zatem odpowiedź jest bardzo prosta. Logistyka jest jedna i czy zmieniają się narzędzia, które pomagają nam w realizacji działań logistycznych, czy nie? Celem logistyki zawsze będzie to samo. Te same cele będą realizowane przez logistykę. Zatem mamy do czynienia jednoznacznie z ewolucją logistyki. Pojawiają się nowe narzędzia, które umożliwiają nam realizację tych samych celów w inny sposób. Niemniej jednak logistyka ewoluuje, a nie mamy do czynienia z żadnymi rewolucjami w tym zakresie. Współczesne łańcuchy dostaw są dosyć skomplikowane. Pojawia się bardzo wielu dostawców, czy to surowców, czy to już przetworzonych surowców na pewne komponenty produktów gotowych. I one, budując łańcuchy dostaw, tak naprawdę, gdyby Państwo przyjrzeli się relacjom między przedsiębiorstwami, budują sieci logistyczne. Rodzaj sieci czy poziom skomplikowania sieci zależy od tego, jak wiele elementów, jak wiele przedsiębiorstw taka sieć zawiera. Mogą to być trwałe relacje, mogą to być relacje tymczasowe, mogą być to bardzo scentralizowane sieci, czyli mające taki jeden punkt centralny, zwykle jest to producent, czy też mogą być bardzo rozproszone. To wszystko zależy tak naprawdę od sektora gospodarki, w którym dany łańcuch funkcjonuje. Oba rysunki, które Państwo widzicie, przedstawiają właśnie te relacje pomiędzy przedsiębiorstwami w łańcuchach dostaw. Zatem, jak Państwo możecie zauważyć, relacje te są niezwykle skomplikowane i budują pewną złożoność w łańcuchu dostaw, bowiem łańcuchem dostaw się zarządza. Proszę sobie wyobrazić, że trzeba zarządzać relacjami we wszystkich tych elementach, które na tych wykresach się pojawiły. Widać zatem, że poziom tej złożoności jest niezwykle wysoki i jest to duże wyzwanie, aby takim łańcuchem dostaw zarządzać.
Tutaj kolejny przykład z konkretnego producenta z branży elektronicznej. Również możecie Państwo zauważyć, że po prawej stronie przedstawione relacje między producentem czy też właścicielem marki, a pozostałymi kooperantami w łańcuchu dostaw są niezwykle skomplikowane. Jak zatem radzić sobie z taką złożonością w łańcuchu dostaw? Jest taka idea, jest taki operator logistyczny, który może sobie z tym poradzić. Jest dzisiaj nazywany orkiestratorem łańcucha dostaw, czy też operatorem 4PL. Są też inne nazwy, jak widać na slajdzie, integrator logistyczny, integrator procesów logistycznych, czy też wiodący operator. Ideą główną jego działalności jest to, aby zarządzać łańcuchem dostaw poprzez realizację sprawnego przepływu informacji. I tu znowu wracamy do logistyki informacji, która pełni kluczową rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw obecnie. I właśnie orkiestrator ma za zadanie w ten sposób, czy przy pomocy logistyki informacji, metod, narzędzi, które się z nią wiążą, zarządzać dzisiejszymi łańcuchami dostaw. 4PL, operator 4PL oferuje bardzo bogate portfolio usług logistycznych i takich operatorów jest dosyć wielu, natomiast niektórzy specjalizują się w pewnych branżach, niektórzy nie. Jak widzicie Państwo na slajdzie, mamy pewne modele działalności, z których najbardziej popularny jest Solution Integrator, który zarządza całym łańcuchem dostaw klienta, w tym obsługuje przepływy przez zatrudnianie operatorów 3PL. Jest też Industry Innovator, czyli taki model biznesowy operatora 4PL, który skupia się na oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla pojedynczej branży. Zwykle jest to specjalizacja w obsłudze jednego sektora bądź też sektorów pokrewnych, jak na przykład przemysł chemiczny i farmaceutyczny. I jest wreszcie model Synergy Plus, który polega na wypracowaniu pewnych efektów synergicznych poprzez połączenie działań operatora 4PL z operatorem 3PL, przy czym jest to samo przedsiębiorstwo, czy też ten sam holding posiada jedną markę, czy jedną spółkę córkę, która jest operatorem 3PL, czy też ma więcej takich spółek córek, taki holding. I jedną spółką córką jest operator 4PL. Zapewne znacie Państwo takich operatorów, może nie do końca, czasami zdajemy sobie sprawę z tego, że są to przykłady właśnie orkiestratorów łańcuchów dostaw. Zatem tutaj na slajdzie prezentuję Państwu tylko niektóre przykłady, wskazując strzałkami te, które są uważane za benchmarki, czyli takie wzory do naśladowania na rynku operatorstwa logistycznego 4PL. Jak wspomniałam, oferta orkiestratora jest bardzo bogata, więc oczywiście skupiamy się w największej mierze na kontroli całego łańcucha dostaw i tutaj mamy takie narzędzie, które nazywa się wieżą kontrolną. Orkiestrator oferuje klientowi także usługi produkcyjne, to jest nie wykonuje ich samodzielnie, tylko organizuje ich wykonanie. Zatem takie usługi produkcyjne można sobie u orkiestratora zamówić. Tak samo sfera magazynowania i usług, które towarzyszą magazynowaniu, jak na przykład cross-docking, czy opóźnianie różnicowania produktu, wycofywanie produktu z sieci sprzedaży, czy też etykietowanie, śledzenie przepływu w sieci dystrybucji, również wchodzą w skład oferty orkiestratora. Wieża kontrolna, o której wspomniałam już wcześniej, jest to oprogramowanie, które ułatwia zarządzanie przepływami różnego rodzaju zasobów właśnie w łańcuchach dostaw. Mówimy tutaj o zasobach materiałowych, zasobach informacyjnych, zasobach ludzkich, zasobach finansowych. Także to oprogramowanie ułatwia śledzenie wszystkich procesów w łańcuchu dostaw i reagowanie na bieżąco na pojawiające się utrudnienia w tychże przepływach. We wszystkich sferach realizowania działań
logistycznych, czyli w zaopatrzeniu, w produkcji, w dystrybucji, w przepływie zwrotnym i w przepływie informacji, który zachodzi we wszystkich z nich. Zatem mamy tutaj przykład wieży kontrolnej łańcucha dostaw. Jak wspomniałam, jest to oprogramowanie, które no, jest dosyć złożone, umożliwia symulację, analizę dużych wolumenów danych, tak jak wspomniałam, bieżący monitoring realizacji procesów, a także reakcje na pojawiające się utrudnienia, przeprojektowanie wcześniej zaprojektowanych procesów logistycznych. W związku z tym polecam Państwa uwadze. To zagadnienie, tą ideę wieży kontrolnej łańcucha dostaw, ponieważ no, możemy zauważyć bardzo silny rozwój tego oprogramowania obecnie wśród nie tylko dostawców oprogramowania, jak potentaci rynkowi, SAP czy Oracle, ale także operatorzy logistyczni. Portfolio orkiestratora zakłada również możliwość zarządzania odzyskiem materiałów, zwrotami, naprawami czy recyklingiem, przepływem części zamiennych, e-handlem. Mamy tutaj wtedy do czynienia z zarządzaniem sklepem internetowym, czy też taka oferta orkiestratora obejmuje usługi dodające wartości, jak rekonfiguracja produktu, która może następować nawet już po etapie finalnej produkcji, czyli gdzieś w sieci dystrybucji taka rekonfiguracja w pewnym dozwolonym zakresie może mieć miejsce. Przedmontaż półproduktów gotowych do konfiguracji, czy też etykietowanie bądź pakowanie. Oczywiście to, co kojarzy nam się zwykle z działalnością orkiestratora, to wszelkie działania spedycyjne czy też transportowe. I tutaj oczywiście taki orkiestrator bierze na siebie odpowiedzialność za projektowanie i optymalizację tras, kontrolę procesu, przeprojektowanie go, tak jak wspomniałam, reakcje na wszelkie wypadki losowe, które po drodze się zdarzają, także ubezpiecza taki przewóz, a także, co bardzo ważne i co tak naprawdę stanowi dużą wartość w działalności orkiestratora, oferuje on obsługę przepływu od miejsc nadania do miejsc odbioru, czyli door to door. Tak naprawdę w opracowaniach, które dotyczą działalności orkiestratora, znajdą Państwo takie wyrażenie end-to-end flow management, czyli zarządzanie od początku do końca całym przepływem, czyli od surowców, od wydobycia surowców do dostarczenia do klienta finalnego. Takie dodatkowe usługi orkiestratora stanowią usługi edukacyjne, organizacja wszelkiego rodzaju szkoleń, testowania wiedzy, certyfikacji pracowników, co bardzo często jest wymagane w niektórych branżach zwłaszcza, przeprowadzanie audytów finansowych, logistycznych, audytów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz tych związanych z normami jakościowymi w konkretnej branży. Koncepcje logistyczne w łańcuchach dostaw to jest kolejna część, na której chciałabym się skupić na tym dzisiejszym spotkaniu z Państwem, ale zaczęłabym od samej idei, dlaczego musimy korzystać z tych koncepcji logistycznych. Często organizacje nie zdają sobie sprawy z tego, że funkcjonują w sposób nieoptymalny, a o optymalizacji z kolei mówił pan dr Leszek Reszka na innym webinarium, na innym spotkaniu z Państwem. Zatem jeżeli funkcjonują w sposób nieoptymalny, dobrze byłoby z nich wycisnąć to, co stanowi marnotrawstwo. I dlatego ta analogia do gąbki biznesowej, takiej gąbki, którą mogłoby być przedsiębiorstwo. Staramy się więc poprzez działania logistyczne, między innymi reinżyniering procesów biznesowych, czyli przeprojektowanie, wycisnąć te zasoby z nich, które są marnotrawione w trakcie realizacji procesów logistycznych. Z kolei o procesach
logistycznych czy o procesach biznesowych mówił pan profesor Cezary Manikowski, zatem odsyłam państwa do tamtego webinarium, jeżeli państwo chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat. Zatem działania logistyczne czy wdrażanie koncepcji logistycznych ma za zadanie poprawę funkcjonowania organizacji czy też całego łańcucha dostaw poprzez eliminację marnotrawstwa zasobów, które ma miejsce obecnie. Może to być wszelkiego rodzaju marnotrawstwo i wszelkiego rodzaju zasobów, zarówno materiałowych, czyli na przykład powstawanie dużej ilości odpadów w procesach produkcyjnych, czy też niewykorzystywanie wszystkich informacji w procesie decyzyjnym, stosowanie przestarzałych informacji, czy też duplikowanie tychże informacji czy danych w realizacji procesów biznesowych, co wydłuża czas realizacji, na przykład zbyt duża ilość awarii spowodowanych na przykład obciążeniem niektórych gniazd produkcyjnych czy niektórych ogniw w łańcuchu dostaw. To są te elementy, na których zwykle skupiają się działania logistyczne. Tak jak wspomniałam wcześniej, ja dzisiaj państwu chciałabym zaprezentować czy krótko omówić jedynie wybrane koncepcje, ponieważ wykład o koncepcjach logistycznych zająłby nam naprawdę wiele godzin. Zatem skupię się jedynie na wybranych koncepcjach, to jest tradycyjnych i tak zwanych nowych, mówię tak zwanych nowych, bowiem one już mają 20-30 lat, więc one umownie są nazywane nowymi koncepcjami logistycznymi. Do tradycyjnych zaliczamy lean management, pewnie dobrze państwu znany, indywidualizację masową i outsourcing procesów biznesowych, natomiast do nowych strategie Lean Agile, czyli połączenie lean management z agile management, strategię opóźniania, w tym build to order, czyli produkcję na zamówienie, modułowość, komunalność i mogłabym wymieniać tak bardzo długo, natomiast te najważniejsze, tak jak wspomniałam, chciałabym państwu dzisiaj przedstawić. Lean management kojarzy nam się zwykle z lean production, czyli lean manufacturing, produkcją na zasadzie lean, czyli odchudzania produkcji ze zbędnych czynności, które pochłaniają pewien czas ze zbędnego ruchu w trakcie przemieszczania poszczególnych komponentów, który niepotrzebnie komplikuje cały proces, i z wielu innych elementów, ale które zwykle no, dotyczą produkcji. Natomiast lean management jest czymś więcej, jest wdrożeniem podejścia lean w całym łańcuchu dostaw, w całym łańcuchu towarowym i w łańcuchu logistycznym. Więc zaczynamy od odchudzonego rozwoju produktu, przechodząc przez odchudzone zakupy, produkcję, dystrybucję, a wreszcie przez zorganizowanie całego podmiotu tak, aby funkcjonowała ona optymalnie i tego marnotrawstwa tam nie było. Troszkę przerażający może jest ten rysunek, który przedstawia koncepcję Lean Agile. Jest to przykład z sektora motoryzacyjnego. Natomiast jakby clue tej koncepcji, sedno tej koncepcji znajduje się w dolnej części rysunku, który państwo widzicie na slajdzie. Mamy pewną część łańcucha dostaw, który funkcjonuje na zasadzie lean management. Tam jest prowadzona produkcja na zapas, która jest oznaczona na naszych ekranach literkami MTS, czyli make to stock, inaczej build to stock. Więc pewna część elementów w łańcuchu dostaw może być produkowana na zapas, czyli one nie są na tyle albo drogie, albo istotne, albo duże. Chodzi tutaj mi o rozmiary, aby trzeba było realizować produkcję na zamówienie. Zwykle są to elementy, które nie są kosztowne, bądź też takie, które są wykorzystywane w produkcji każdego wariantu produktu, bądź wielu wariantów produktu. Zatem ich produkcja na zapas, nawet jeżeli nie zostaną od razu skonsumowane, nie powoduje większych konsekwencji finansowych, negatywnych konsekwencji dla
dla komponentów łańcucha dostaw, czyli dla konkretnych przedsiębiorstw. Natomiast część z tychże komponentów jest produkowana na zasadzie agile, czyli przy zastosowaniu customizacji i zasady MTO, czy inaczej BTO, build to order, make to order, czyli ich produkcja jest inicjowana przez otrzymane zamówienie na dany produkt finalny, wówczas dopiero jest organizowana dostawa komponentów do tego, niektórych komponentów do tego produktu. Są to zwykle komponenty, które są dosyć skomplikowane, jeżeli chodzi o ich budowę, są dosyć drogie, mają wiele możliwych wariantów ich produkcji, czyli mogą występować w wielu różnych opcjach. W związku z tym nie opłaca się produkowanie na zapas tychże komponentów, bowiem nie ma pewności, czy one zostaną wykorzystane w przyszłości, czy nie, do realizacji procesów produkcyjnych, no i w efekcie do realizacji zamówienia, które wpłynęło. Kolejna koncepcja, koncepcja Logistics Mall, zakłada scalenie różnych rodzajów narzędzi informatycznych do realizacji procesów logistycznych w jedno narzędzie i tutaj znowu sprowadza się wszystko do logistyki informacji. Taka koncepcja Logistics Mall, czyli takiego centrum logistycznego w chmurze, polega na tym, że wszystkie procesy są zarządzane właśnie przez takie oprogramowanie, które kontroluje przepływy towarów i informacji na każdym etapie realizacji procesu, zarówno u dostawców, jak i u producenta i odbiorców. Także możecie Państwo tutaj odnaleźć analogię tego Logistics Mall do wieży kontrolnej. Natomiast trzeba zaznaczyć, że koncepcja Logistics Mall jest czymś więcej, takim rozbudowaniem wieży kontrolnej o zarządzanie bardzo operacyjne w poszczególnych elementach łańcucha dostaw. Pozwoliłam sobie załączyć Państwu slajd dotyczący giętkiego łańcucha dostaw, dlatego że jest to koncepcja najczęściej wskazywana w literaturze z ostatnich 2 lat jako właściwa strategia logistyczna realizowana czy też planowana do realizacji w trakcie pandemii COVID-19 i po pandemii. Jej idea polega na tym, że staramy się w łańcuchu dostaw wygenerować jego zdolność do powrotu do stanu wyjściowego, mimo pewnych odkształceń w jego działalności, które powstały w wyniku zakłócenia. I takim zakłóceniem może być pandemia, która oczywiście wprowadziła szereg trudności do funkcjonowania łańcuchów dostaw, tych funkcjonujących zarówno w mniejszej skali, w skali powiedzmy krajowej, jak i w skali międzynarodowej czy globalnej. Zatem, tak jak wspomniałam, najczęściej ta idea jest wskazywana jako właściwa do realizacji w trakcie i po pandemii, przy czym trzeba zaznaczyć, że jest to dosyć nieskonkretyzowana koncepcja, jedynie zakładająca taki ogólny cel zdolności do powrotu do stanu wyjściowego mimo zakłóceń, czyli po ustaniu zakłócenia wracamy z powrotem do tak zwanej normalności funkcjonowania łańcucha dostaw. Natomiast jest szereg metod, narzędzi, które taką ideę pomogą nam, czy taką koncepcję pomogą nam zrealizować. Just in time i just in sequence są to już bardzo dobrze znane koncepcje logistyczne, które zakładają dostawę komponentów czy dostawę surowców do przetworzenia dokładnie na wyznaczony czas, określony w łańcuchach dostaw bardzo często przez tak zwane okno czasowe, czyli wyznaczony pewien przedział czasowy, w którym powinno się daną dostawę dostarczyć i rozładować. Just in time i just in sequence mają pewne różnice między sobą. Mianowicie just in time zakłada dostawę dokładnie na czas, tylko i wyłącznie, czyli bez żadnych dodatkowych ograniczeń. Po prostu składane jest zamówienie i takie zamówienie ma być, czy taka dostawa ma być zrealizowana w
dokładnym czasie określonym przez zamawiającego. Natomiast just in sequence jest nieco bardziej zaawansowaną formą just in time, mianowicie zakłada ułożenie materiałów w dostawie zgodnie z pewną sekwencją, jak sama nazwa wskazuje, więc zamawiający określa również sekwencję, w której należy ułożyć dostarczane materiały w trakcie dostawy. Koncepcja łańcucha pereł być może nie jest tak popularna jak just in time czy just in sequence, niemniej jednak znajduje zastosowanie w przemysłach takich, gdzie produkty gotowe są niezwykle złożone. I tutaj najczęściej wymienia się przemysł motoryzacyjny, bowiem liczba wariantów, które może zamówić klient finalny, jest na tyle wysoka, sięgająca niekiedy trylionów wariantów, że trzeba było sobie jakoś z tym poradzić. Koncepcja łańcucha pereł polega na tym, że po złożeniu zamówienia klient może jeszcze, mimo już zatwierdzonego zamówienia, może jeszcze przez pewien czas takie zamówienie zmieniać. Natomiast w pewnym momencie, przed realizacją produkcji jeszcze, zamówienie zostaje przeniesione, czy jego status zostaje zmieniony na zamrożony, czyli tak naprawdę nie ma już wtedy możliwości na zmianę takiego zamówienia i ono zostaje zaplanowane do realizacji w produkcji. Jak widzicie Państwo, taka strefa zamrożona kończy się pewnym etapem, pewnym punktem w czasie, gdzie zostaje wysłane zamówienie do dostawcy. Dostawca później dostarcza materiały albo dokładnie na czas, albo realizując koncepcję just in sequence. I te komponenty od dostawcy tutaj po prawej stronie, te kółka, które widzimy, wchodzą w pewnym momencie do procesu produkcyjnego na linii montażowej, gdzie ma miejsce montaż ostateczny. W tym czasie, kiedy dostawca realizuje dostawę, mamy rozpisane tutaj elementy procesu produkcyjnego, które mają miejsce na hali i w malarni. Następnie przechodzą do etapu linii montażowej i tam te elementy, które zostały wewnątrz zakładu produkcyjnego wyprodukowane, łączą się z elementami od dostawcy i montowany jest produkt gotowy. Dlaczego jest to tak istotna koncepcja akurat dla tego przemysłu? Dlatego, że tak jak wspomniałam, liczba wariantów jest na tyle wysoka, że trzeba układać produkcję niekiedy w taki sposób, że każdy kolejny produkt jest inny niż poprzedni. Różni się wieloma komponentami i w związku z tym, że sam produkt gotowy zawiera wiele komponentów, jak i same te komponenty mogą mieć wiele wariantów, należało wymyślić taką koncepcję, która pozwoli na niezakłócony przebieg procesów produkcyjnych, a jednocześnie zamawianie komponentów od dostawców, które mogą występować w różnych wariantach. Outsourcing jest już dzisiaj dosyć dobrze znaną koncepcją w logistyce. Rozwiązuje pewien problem podstawowy logistyki, o którym pewnie też pan profesor Haberek wspominał, czyli problem make or buy. Czy robić coś samodzielnie, czy kupować, czyli czy zlecać na zewnątrz. I wszystko zależy od tego, jak bardzo logistyka jest istotna w działalności łańcucha dostaw i w kreowaniu przewagi konkurencyjnej, czyli jak bardzo ona kreuje nam naszą markę, kreuje też naszą sprzedaż, nasze zyski, a także jaki jest poziom dostępności zasobów i wyników działalności logistycznej wewnątrz przedsiębiorstwa. Możemy zdecydować się na samodzielne wykonanie pewnych czynności czy na samodzielną produkcję pewnych komponentów, jeżeli posiadamy odpowiednie zasoby i jesteśmy w stanie działaniami logistycznymi zapewnić ciągłość takiego samodzielnego wykonania.
a też wartość logistyki jest wysoka w działalności łańcucha dostaw i jest naszą przewagą konkurencyjną ta właśnie działalność, czy też możemy zdecydować się na outsourcing, kiedy nie mamy wystarczających zasobów, żeby realizować pewne działania, a także w zakresie, który jest objęty outsourcingiem, wartość logistyki nie jest aż tak dla nas istotna. Strategie opóźniania polegają na, tak jak Państwo widzicie, są różne te strategie, polegają na opóźnianiu realizacji pewnych etapów produkcji wyrobu gotowego, bądź też nawet projektowania takiego wyrobu gotowego. Po prawej stronie widzicie Państwo koncepcję Engineer to Order, która jest taką najbardziej zaawansowaną strategią opóźniania, mianowicie każdy produkt jest projektowany specjalnie dla klienta. W związku z tym dopiero po powstaniu danego projektu, produktu gotowego, możemy podjąć działania, które wiążą się z zamówieniem czy produkcją komponentów. Z drugiej strony z kolei mamy, najbardziej po lewej stronie, strategię Make to Forecast, czyli make to stock, inaczej jest to strategia, która nie zakłada opóźniania różnicowania produktu. Produkt jest wystandaryzowany i tak naprawdę produkujemy go na zapas, bo wiemy, że zostanie zamówiony prędzej czy później, a występuje tylko w jednym wariancie, więc no, nie będziemy tutaj, nie mamy podstaw do tego, aby taką produkcję opóźniać. Modułowość produkcji polega na tym, że używamy takich samych komponentów, tak zwanych modułów, w produkcji różnych produktów gotowych. I widzicie Państwo, że ta modułowość rozwija się w czasie, to znaczy kiedyś było tak, że produkt gotowy miał unikalne komponenty, które były przypisane tylko i wyłącznie do niego. Natomiast z biegiem czasu zorientowano się, że dużo łatwiej jest zorganizować procesy produkcyjne i logistyczne, jeżeli w różnych wariantach tego samego produktu, bądź też w różnych produktach wprowadzimy moduły, które są takie same. I finalnie produkt gotowy, różne warianty produktu gotowego są od siebie różne, ale posiadają pewną część wspólnych komponentów, co ułatwia oczywiście planowanie czy też naszego zaopatrzenia, czy samych procesów produkcyjnych, czy ułatwia nam planowanie pewnych buforów, które musimy utrzymywać w trakcie produkcji, no bo musimy zakładać, że prędzej czy później jakaś awaria będzie miała miejsce, czy też zostanie zepsuty pewien komponent i trzeba będzie go zastąpić nowym. W przyszłości prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z produkcją modułową w takim zakresie, że produkt gotowy będzie zbiorem różnych modułów, które będą mogły być ułożone w różnych konfiguracjach, co po raz kolejny ułatwi nam planowanie działań logistycznych i działań podstawowych, procesów podstawowych. Elementem takiej modułowości są wspólne platformy. Widzicie tutaj Państwo przykład jednej platformy, która została wykorzystana do produkcji różnych samochodów, różnych modeli samochodów, różnych marek, więc takie zastosowanie wspólnych platform znalazło już zastosowanie i zostało wdrożone z sukcesem w przemyśle motoryzacyjnym. Modułowość ma też swoją inną zaletę, to znaczy w całym cyklu życia produktu, od jego rozwoju po wycofanie z użytkowania i recykling i utylizację, możemy takie moduły ze sobą łączyć i rozłączać, i w związku z tym też odzyskiwać je w pewien sposób, czy też surowce z nich odzyskiwać w tych końcowych etapach cyklu życia produktu. W całym cyklu życia produktu łatwiej jest zarządzać przepływem modułów niż, czyli takich zbiorów części, dosyć skomplikowanych strukturalnie, niż samymi bardzo drobnymi elementami, które się na nie składają. Modułowość też zakłada różnicowanie wielkości modułów, czy też wymianę modułów.
na inne. Możemy jeden moduł zastosować w różnych wariantach, wobec tego możemy dowolnie zastępować jeden moduł modułem innym. W związku z tym taka modułowość w różnych strategiach może mieć miejsce. Bardzo serdecznie chciałabym Państwu podziękować za spotkanie nasze dzisiejsze i zachęcić Państwa do zgłębiania wiedzy na temat logistyki w przyszłości, życząc Państwu jednocześnie powodzenia w kolejnych zmaganiach z zadaniami na Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.